witam bardzo serdecznie, jestem Maciej Gęby 40, a wyglądacie kolejny odcinek GMP na trasie Praga 2013. W momencie już mnie słychać, bo jest całkiem głośno. Dzisiaj idziemy na przykład do Muzeum Armady, czyli Muzeum Wojska Czeskiego. No i generalnie nie wiem gdzie jeszcze, na pewno będziecie mieli więcej w tytule. Także no zapraszam. Jest w Kijów głośno, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w takim budynku jak Lucerna. Jest to takie miejsce przy stacji Mustek, metro. No i co tu jest takiego wyjątkowego? Jest to. Co to jest? To jest rzeźba. Kurczę, nie wiem dokładnie czyja, ale jest to, bym powiedział w cudzysłów, parodia jednej z rzeźb, która stoi w muzeum. Tak. I tam go są normalnie się znakują, natomiast tutaj koniec do góry nogami. No i to jest taki właśnie symbol Lucerny. Zatem tutaj jest bardzo ładnie. Są bardzo ładne witraże. Troszkę teraz zejdziemy na dół. Ponieważ wam chcę pokazać, kto skonstruował, kto zbudował Lucernę. Wow. Schodzimy. No i tutaj jest posąg tego, kto wybudował tą budowlę. Jest to Václav Havel. Jednak to nie jest ten Václav Havel, którego znamy. Jest to dziadek znanego przez nas Václava Havla. To jest etap budowli Lucerny. My się udajemy dalej, zapewne już niedługo do muzeum, także zapewne, właściwie na pewno coś nagramy z tego muzeum, także zapraszam. Jesteśmy na lince B, przesiedliśmy się, jedziemy w kierunku Florenca. No, tak to wygląda ta stacja. Taka zupełnie inna, zupełnie inny styl niż A albo w C. Wchodzimy na Witkow. Już jesteśmy właściwie. Trochę pod górę było. Ale jesteśmy. Już dochodzimy. Zaraz wam pokażę. Mamy parking, mamy wszystko. Tak. To jest właśnie pomnik, żebym powiedział. Pamiętnik, no takie miejsce pamiątki. Tam podejdziemy, też coś filmuję. Będzie troszkę odpoczynku, please. Sława bohaterom Godło Czech i Help Słowacji oraz koń. Podejdziemy z tą stronę. On jest autorstwa Kawki, ale nie tylko Kawki, Franca Kawki, którego znamy. I jest on znany w Czechach. Jest to Bekawka, czyli jego brat Bolesław. Ale nie jestem pewien, więc nie mówię. Gdyby był widok, to bym wam pokazał, ale jest w kij zachmurzone i zamglone, także nic. Pewnie zaraz tam wejdziemy, nie wiem jeszcze. Teraz zacznie świecić słońce, kurczę, przywaliło. Trochę mrużą oczy. Zaraz pewnie pójdziemy do środka, zobaczyć co tam jest, może jak się uda sfilmować, to się rzeczywiście sfilmuje. Może nawet widok Pragi pokaże kawałek, może coś będzie widać. Dobra, weszliśmy do tego muzeum. Cóż, na pierwszy rzut oka to mi przypomina bardzo Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Jesteśmy w kaplicy padlych. Kapli padlych, czyli zapoświęconym zabitym podczas wojny. Macie tekst zarówno po czesku, jak i po angielsku. I to wygląda tak. Bardzo ładne jest. A tu w gablocie mamy przeróżne oznaczenie. Także macie podpisy, że już nie będę czytał. Sobie możecie zawsze przetłumaczyć. To są francuskie oznaczenia. Tu mamy oznaczenia włoskie, na ciebie widzę. Tu mamy oznaczenia czeskie, natomiast tu mamy oznaczenia rosyjskie. Pomnik. Czy posąg, nie pomnik. On ma poświęcenia. A tu mamy co? Mamy tutaj francuski hełm i schranka, czy jakiś schowek. Tutaj mamy wzorowanie legionistów czesko-słowackiego autorstwa Otto Gutenfreuda, czapka włoska,
no, tutaj akurat rekonstrukcję żołnierza włoskiego we Włoszech. Tutaj mamy czapkę rosyjską i rekonstrukcja umundurowania tego wszystkiego w Rosji. I tu dalej. Możemy jeszcze pokazać drzwi. Jakie tu są. Dobra, idziemy dalej. Dobra, teraz jesteśmy na takiej trasie jakby Czechów od 1938 roku, kiedy Niemcy wkroczyli do Czechosłowacji. O, Michowska krzyżowatka. Tu mamy ówczesne uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy czechosłowackich. No, tu mamy mundur, tu mamy często używaną broń i jedną z najlepszych broni ówczesnych, nie tylko Czech, ale w ogóle. Karabin maszynowy ZB-26. 1938. Drugą gablotę. Pistolet maszynowy Sten MK2. Wysilaczka, pewnie radiostacja. Oraz gablota. Mamy tutaj Jana Kubisza i Józefa Gabcika. Szczepki, torba, aktówka oraz medal. Idziemy dalej. Przechodzimy do roku 1948. No i tutaj już mamy rządy komunistyczne. Jelena Chorakowa oraz Eleodor Pika. Ale wiem, że to w gablotach trochę tak trudno. Jak to było? Generalnie Polacy mogli wyzwolić Czechy, Czechosłowację. Jednak Ruscy pierwsi wkroczyli. Dlaczego? Bo to Ruscy wszystkich wybawiają, więc to Ruscy wybawią i Czechosłowację. No i między innymi dlatego. Tak naprawdę Ruscy wybawili Czechosłowację, a nie Polacy. Chociaż powinni Polacy, bo oni byli pierwsi, że tak powiem. Bo pierwszy. Dobra, mamy 1938 i kolejne plakaty przeróżne. Mamy także medale, tu mamy chyba jakieś zdjęcie z zamieszek. Herb Czechosłowacji używany w latach 1960, potem w latach 70. Medale. Wracamy. Osobność. Czyli osobliwość 1938 roku. Gitarkę. Gitara i rękopisy Karela Kryla. Ale to światło się odbija, kurczę, no. Można niczego pogadać. Tu mamy Jana Palacha. Różne rzeczy. Gablota poświęcona Janowi Palachowi. Księżyce, mamy pępyrn. Idziemy tu. 1989, czyli końcówka komunizmu. Jakieś tam rzeczy, które zostały. Kogo my tu mamy? Milan Szymeczka. Dobra, idziemy dalej. Okej, jesteśmy akurat teraz na Wychlice, czyli na punkcie widokowym. Weszliśmy na samą górę i wam teraz mogę pokazać generalnie całą Pragę. Naprawdę tutaj wszystko widać. Znaczy pogoda jest taka sobie, ale jakby było bardziej słonecznie, to można by było zobaczyć dosłownie wszystko. Stacja 2 tam daleko. Widać to jest to. O tym mówię. Gdzie trochę zamglony jest, niestety, i słabo widać. To jest Praha, a to jest ten, że to drugie najbrzydsze budowla na świecie. Przekaźnik. Tu, tam, gdzieś tam byliśmy. Teraz jeszcze taka errata do tego, co wtedy powiedziałem. Kto to jest ten na koniec? To jest Jan Žižko, czyli dlatego, dla którego miało być generalnie poświęcone to muzeum, to mauzoleum, a potem się rozbudowało i było także dla innych bohaterów. Tam jest stacja główna, tak mi się wydaje, że to jest Sławina Draży. Stąd przyjechaliśmy, tutaj jest stacja Florence, czyli tutaj, gdzie wysiadaliśmy, stacja metra. A
A poza tym to jest, to ma bodajże 8 metrów wysokości, waży jakieś 17 ton. Jest to jeden z największych tego typu posągów na świecie, odlanych. To jest chyba brąz, chociaż nie jestem pewien. No, jest jeden z największych posągów takich konnych, z koniem w roli głównej, bym powiedział, na świecie. Jest wielkie, wielkie, wielkie. Przejrzymy sobie jeszcze. Podejdziemy. Nie mogę się zorientować, gdzie my aktualnie mieszkamy, ale coś czuję, że mi na głowę pada. Tak wygląda Praga. Niestety warunki atmosferyczne nie są idealne, więc nie wszystko widać. My schodzimy na dół. To zapewne jeszcze wam coś nagram spokojnie, także złazimy na dół. Jesteśmy na drugim piętrze, właściwie na pierwszym. No dobra, i jesteśmy na sali konferencyjnej. Była Galeria Sław? Czy jakoś tak to się nazywało? Jest wielki. Tu jest taki wieniec laurowy jeszcze. Wycofam. Jeszcze podejdziemy. Znaczy tam teraz grupa podeszła, ale my zaraz potem podejdziemy. Tam jest pokój prezydencki, bym powiedział. Jak to się dokładnie nazywa, to zaraz wam powiem. No, to jest tak zwany prezydencki salonek. Tutaj prezydent spotyka się z ludźmi. Najbliższe spotkanie będzie 8 maja. No i tak to wygląda. Tu mamy na przykład elektryczny piec, taką ładną tapetę. Ogólnie to bardzo ładnie wygląda wszystko. Cóż, ta sala naprawdę mnie wow. Byłem tak zdziwiony, jakie to wielkie jest. To jest ten pokoik, salonik prezydencki, a my idziemy, cóż, chyba jeszcze na dół, na troszkę zejdziemy. Jesteśmy w sali oswobodzenia. Liberation Hall po angielsku, po czesku, scene oswobodzenia. Cóż, jest tu niezłe echo. Chodźcie na to. Oczywiście cała konstrukcja, nie mówimy o tym, ale cała konstrukcja jest z marmuru. Taki grobowiec pseudo, bym powiedział. Tak. Ale to jeszcze nie wszystko, bo schodzimy na dół. Mamy schody w dół, jeszcze są podziemia, w których zaraz zejdziemy. Mam nadzieję, że wszystko to przesłuchacie, ale może tak czego, żeby się nie drzeć po prostu. Wiesz, historyckie ustawy Armady Muzeum Rzeszów. Jesteśmy pod Muzeum Armady, zaraz tam wejdziemy i wam sfilmuję. Tam widzieliście T-34x76, ale to jest tylko kawałek, także wbijamy. Tu mamy Pragę LTP, lekki tank Peru. Tu macie wszystkie dane po czesku, po angielsku. Działko 37 mm, produkowane przed wojną 38-39, no i dwa karabinki ZB, jeden wersja 37, drugi wersja 30, lekki czołg, a my wchodzimy do środka. Dobra, wchodzimy do środka, tu mamy maszynka, tak mi się wydaje, mamy hełmy. Do środka tu mamy rozgrywką wojnę światową. No. A to się dopiero zaczyna. Co to jest? To jest moździerz. Tak mi się wydaje, wyrzutnia takich pocisków. Dobra. Teraz idziemy tu, zaraz się odwrócimy. Mamy wyposażenie... Czyje? Nawet nie mogę rozpoznać. A, Brytyjczyków, tu mamy Hodgkins. Odwrót, tu mamy w kij broni. Mamy chyba w większości Mausery, aczkolwiek to jest rumuńskie karabiny, tam wzory przeróżne, Mauserki, przeróżne wzory. Mamy hełmy. Tu mamy broń białą. Idziemy teraz do kolejnej części, tu mamy wyposażenie
Nie, nie na to chciałem pokazać, tylko tu wyposażenie rosyjskie. Większość to są... A nie, to kurczę, pomyliłem się, to jest też brytyjskie. Tu mamy Lee Enfielda na pierwszym planie. Tutaj mamy Lebela z tyłu. A to, co to jest? A, karkany. Karkano włoskie oraz po lewej stronie to, co się od niej odbija, to jest Berthier francuski. Przepraszam, dokumenty, tu mamy CKM. Pierwszy powinien być Wam bardzo dobrze znany. Chociaż nie, ten akurat nie, to jest Schwarzloss. Tu mamy też Hoschkinsa z 2014 roku, a tamto dalej to jest właśnie ten, co powinniście znać, to jest Maxim. Chyba najbardziej znany karabin maszynowy, niemiecki. Maximek. Idziemy tu. I tu powinny być amerykański Winchester. Mamy rosyjskiego Mosina po środku, po prawej stronie Arisaka japoński. Po lewej stronie mamy Berdana ruskiego. Są oczywiście wszystko karabiny powtarzalne. Tu mamy Manliner rumuńskie. Manlincher. No i po lewej stronie mamy Mauserki. Te dwa, a po prawej mamy Manliner. Ura, ura! Idziemy dalej. Tu mamy modele czołgów oraz wielki, wielki Becker, jest to dział przeciwlotniczy, karabin przeciwlotniczy. W dole mamy Renault FT-17, tu mamy MK4 na górze, brytyjską, niżej mamy niemieckiego A7V. Tu mamy M88, to na wierzchu. Z tyłu mamy Mausery. Mauser i Manliner i Mauser. Czekajcie, ja się tam jeszcze wrócę, bo tam były pistoleciki. Niżej są pistolety sygnałowe, tutaj wyżej mamy włoski rewolwer 1916 roku, wyżej mamy włoskiego Vicenti, wyżej mamy francuski pistolecik, po lewej, po prawej mamy włoski z 89 Bodeo. Mamy sprzęty do nagrywania jakiejś książki. Pauza. Przeskoczyłem dalej. Tutaj mamy Mausera 96. Mamy znowu Mosina starego. Smith & Wesson brytyjski. Umundurowanie. Tu jest to, co mogliśmy widzieć wcześniej. Idziemy dalej. Pagony przeróżne. Się wszystko bija, gardemet. Pociąg pancerny. Tu mamy Berdena. Powiedzieć, że to... Nie, to jest Madsen, sorry. Ruski Madsen. A tam mamy... Już bodajże amerykańskiego, ponieważ mi to bardzo przypomina to na dole Brena, znaczy BR. Tylko nie wiem, czy to jest BR, czy to nie jest BR. Dobrze, mówi BR z 18 roku. Tu natomiast mamy, cóż tu mamy za broń? Karabin powtarzalny i nie są opisane chyba, bo niestety. Idziemy dalej. Druga strona, a tu mamy niżej pistolet Steyera. Tak. Bagnety różne. Przeskok. Tutaj mamy armię czesko-słowacką. Mamy Browninga wzór 1914. Działało, nie wiem jakie dokładnie.
tam nie pójdziemy. Pokrótce wam pokażę to. Miejsce kończy mi pistolety przeróżne. Tu widzę na przykład Parabellum P08. Bodajże 24, co to jest? Puszka z granatnikiem, znaczy ten karabin z granatnikiem. Idziemy dalej. Dobra, tak pobrzeżnie jeszcze, potem pójdziemy do II wojny światowej i ja robię cięcie. Dobra, jesteśmy w 20-leciu międzywojennym. No i tutaj wchodzimy do maniczera. Tak, to jest maniczer, nie maniner, sorry. Przy naukach troszkę więcej miejsca, coś tam popracowałem, zbędne rzeczy. Ale trzeba będzie troszkę tego zgrać, główki tego materiału. Mamy, co to jest? Też nie, to nie jest maniczer. To jest Schwarzschloss. No i kolejne ciężkie karabiny maszynowe. 3, bo to odstrzał. Tu mamy Maxima. Już wzór późniejszego, ten był 0,5, tutaj mamy 0,10. Tu mamy ZB wersja 35. A tu mamy właśnie Schwarzschlosse. Dobrze, idziemy tam. Do tych panów. I to z tego co widzę, to jest wyposażenie niemieckie albo czechosłowackie. Tu mamy karabin maszynowy francuski FM 1915 Lebela. Tu mamy na rowerkach. Tu mamy rekonstrukcję Tatry T18 oraz innych moździerzy. Tu macie napisane co je co. Ale wróćmy się tu. Generalnie będę mówił o broniach, ale to jest oczywiście wiele więcej ciekawych rzeczy. Właśnie te zdjęcia, podpisy, kto. Tu właśnie mamy Malichera oraz Mausera. My się odwracamy i mamy tutaj marynarkę, czapkę oraz oznaczenia. Nie, muzeum mi się naprawdę bardzo podoba, o niebo bardziej niż Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Po prostu o niebo lepsze. Obrót. Tu mamy już nieznanego Hodgkinsa francuskiego, bez magazynku widzę. Odwrót. Tu mamy piechotę. Piechotę. Dobrze mówię. Tu obserwowana kich. Czy to jest napisane? A, to jest karabin Mausera. Znaczy amunicja Mausera, ale karabin wzór 24. Wojenskie zacisze. Tu mamy traktor oraz ciężarówkę. Oraz ciało. 100 mm chałubica właściwie. Co mamy, to mamy? Mamy znowu wzór 24, czeski. Czechosłowacki, przepraszam. Mamy przekrój pocisku. Działka. Mamy dalmierze, to służyło do wymierzania tam celów, wyznaczania celów i tak dalej. Tu mamy jugosłowiański ZB-30J, tylko że w Jugosławii było to 37. Kurde, no trzeba po prostu tu przejechać poprzez szybę, to wiecie jak to jest filmować. Niestety, to nie jest najlepszy pomysł. Przyjdźcie, zobaczcie sami sobie. Ja wam tutaj tak to poglądowo pokazuję. Tu mamy czeski statek prezydent Masaryk. To był pierwszy prezydent Czechosłowacji
po 1918 roku. Oznaczenia przeróżne. No i przeróżne amunicje, przeróżne granaty. Mamy karteczkę. Może po cichu, gadam po cichu, wszystko po cichu, magic. Bo a co to? Ano, żebyście mieli co oglądać. Tu mamy Masaryka. Nie. To Neje Masaryk, nad nim nie mogę rozczytać podpisu. Tu mamy mapkę. A tu mamy właśnie rozebrany karabin wzór 23. Jest wszystko porozkładane, wszystko ponumerowane. Można sobie zobaczyć, co jest co. Mamy skrzydło. Nie skrzydło. No to, co wiruje. Jest AVB 21. Tutaj mamy w częściach podzielony wzór 35. Jak to się wygląda. Przechodzimy do lotników. Będę siedział cicho, bo ja nie mogę tak wszystkim powiedzieć, bo ja nie jestem jakiś ekspert, nie jestem jakiś profesor i nie wiem dużo. Mówię po prostu to, co zdołam wam przeczytać, albo to, co wiemy. Sam się kiedyś dowiedziałem. A oprócz II wojny światowej to tak troszkę kiepało. Coś się wie, ale nie wie się dużo. Mamy przeróżne szable i broń białą. A tu mamy troszkę CKM-ów i innych karabinów maszynowych. A tu mamy karabin powtarzalny oraz nie, jest automatyczny. ZK-381. Tutaj mamy na przykład, nie wiem, ZK-29. Wzór 33, wzór 24, wzór 23 i jeszcze Mauser Jenner. Mamy dwa pistolety, wzór 38 na dole, na górze wzór 24, wzór 22 i Pragę. Tu mamy Szkodę LT-35. To z tego co pamiętam, to był ten chyba tak, ten co potem zmienił się, jak Niemcy wkroczyli do Czech, zmienił się w Pancera 35. ZB-26, słowny na całe Czechy, Praga i 23, Praga wzór 24 i ZB-26 drugiej wersji, a tu mamy Praga 2A. I mamy działo. A, łapostrość. Dobra. Mam nadzieję, że podpis widzieliście. To mamy działo 400 mm. A 6. Tu mamy te chyba niemieckie mundury. Mamy przykrój bunkru. Mamy już makiety. Jest miejsce, do którego chciałem dotrzeć. Czyli mamy EMP. Czyli jeden z pierwszych pistoletów maszynowych. Oraz Mausera 93. Tu mamy czeski wzór 38. Tu mamy... Co my tu mamy? ZK-384. Mamy... CKM, co to był za CKM? ZB-37. Idziemy tu i tu jest pierwszy, z tego co pamiętam oczywiście, taki oficjalnie pierwszy pistolet maszynowy. Schmeisser, to jest właściwie Schmeisser MP-18. Tak, z magazynkiem bębnowym, przypinanym. Telefon. Maski gazowe. Znowu mi się mordy miejsce kończy. Chill. Będziemy pauzować. Pauza. Dobra, teraz będę robił pokrótce, bo miejsca brakuje.
Mamy Thompsona M1918 i pierwszą wersję Stena MK1, tak wyglądał. Mamy Brenna na przykład zamontowanego. Jesteśmy w II wojnie światowej oczywiście już, także mamy więcej do powiedzenia. MP40, bo MP40 ma MP40, tu jest oryginalny MP40. A tu macie rekonstrukcję, makietę bitwy po El Alamein w 1942 roku. Tu już mamy Kursk. Tu mamy oddział partyzancki. Tutaj mamy PP6 z magazynkiem łukowym. Tu mamy PP6 z magazynkiem bębnowym. To coś to jest Golia. To jest TKZ-302. Taka mina samobieżna. Tu gościu trzyma bodajże beret M1938A. Ten gostek co trzyma, ten trzyma bodajże Moschetto, ale nie jestem pewien, bo nie widzę. Ten też nie wiem co trzyma. Natomiast tu, na dole, FG-42, karabin spadochroniarzy, AVS-36 to po środku, po lewej stronie mamy G-41, czyli ten zawodny Gewehr niemiecki, Suomi M-31, czyli jeden z najlepszych pistoletów maszynowych II wojny światowej. Parabellum to po lewej i po prawej wyżej mamy to karewkę TT-36, niżej Nagant, niżej pistolety sygnałowe. Tu mamy już trochę nowszą generację, mamy Stena MK5, wyrzutnie granatnik Piat. Tu mamy Stena MK3, moździerz, tam Gostek M40 i tu mamy stację łączności. Skamiera. Tu mamy bitwę pod czym? Bitwa w Ardenach. Natomiast tutaj zaraz przejdziemy, bo tutaj jest, widzicie, filmowany. Zaraz powiem, tutaj mamy bitwę o Berlin. Mamy ostatnią gablotkę do pokazania z Mauserami. Tu mamy generalnie szturm na Berlin. Gościu z STG-44, NG-34, gościu z Panzerfaustem. Tu mamy ZB-26. Tutaj dalej, tu mamy niemieckie MP3008, mamy Volkssturmgewehr 45 albo MP507, podruba Stena niemiecka, czyli Gerhard Potsdam. Tutaj mamy aliancką stronę, czyli gościu z PP-szą, co to jest bodajże M1 Garand, tam mamy M3A1, ten lotnik. No i no nie tyle, jeszcze nie wiem dokładnie co tam jest z tymi numerkami, bo nie mogę znaleźć tabliczki. Myślę, że to są gewerki. Jesteśmy pod tą wieżą telewizyjną. Co to jest? To są dzieci autorstwa Dawida Czarnego. To też ten, co zrobił tego konia do góry nogami w Lucernie. Cóż, nie będziemy tam wchodzić. Mamy już znamkę. Wszystko. Tak to generalnie wygląda. Druga najbrzydsza budowla na świecie. A wielkie to. Cóż, ale my powoli wracamy do domu. No i dobra, jesteśmy w domu. Jako tako baterista czuł, by wam pokazać jak najwięcej. Dobra, zacznijmy od znamek, które dzisiaj zdobyliśmy. Rzyszkowska wież. Oraz Narodni Pamiętnik na Witkowie. Niestety w Muzeum Wojska była znamka, ale niestety się skończyła. Także trzeba będzie jako tako zamówić, bądź coś. Zobaczymy, jak to się uda zrobić. Pokażę wam stemple, jakie zdobyliśmy dzisiaj. Ups. Teraz weź to otwórz. Mamy... Nie, to jest wczoraj ze Strachowskiej obrazarni. To jest stamtąd nie nagrywałem zbytnio. Bo niestety nie można było nagrywać. Gdzie są te... Tak, dzisiaj jeszcze jedna samolepka, nalepka. Oraz nakręte. Matko, tego jest. I trochę stempli. Oraz jeszcze takie znamki wyroczne, czyli rocznicowe. Z przeróżnych lat zdobyliśmy, udało się zdobyć. Na przykład. Pokażę wam albo kilka, albo wszystko. Po prostu tak przelecimy. Pokażę wam. To jest z jednej serii. Pochadkowa cesta, pochadkowe coś, nieważne. Ważne jest to, że to jest tak naprawdę jedna seria wielka i udało mi się zdobyć po prostu z przekroju kilku lat te znamki od 2007 do dzisiaj,
czyli do 2013 roku. Przeróżne znamki, jak widzicie. Generalnie to jest pochadkowe misy, to czyli tam jakieś chodzenie, jakieś imprezy. Nie było do tego stępi, tutaj mamy po prostu tam z jakichś tam właśnie imprez, gdzie może były stępy, ale teraz to nie sposób je zdobyć. Także, ale fajnie, że znaczki są. Jest jeszcze taka loteria, że jeżeli zbierze się 10 znaczków pod rząd numerowo, to dostaje się tak zwaną premiową turystyczną znamkę, chyba tak to się nazywa. Taką specjalną, której nie można kupić, tylko w Rymarzowie można kupić. Jest ona jako taki dodatek. I te wyroczne służą jako jokery, jednego jokera można uzupełnić jako dyszki. Dobra, i to tyle dzisiaj, także dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli czekacie na więcej, to zasubskrybujcie, a jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie komentarze. A i jeszcze na koniec pokażę wam, co sobie załatwiłem. Ho, ho, ho. Jestem master. Koszulka Dio. Ponieważ był taki fajny sklep oraz koszulka Black Sabbath. Tak, to przy okazji mojego kołdra jeszcze jest. Tak, epickie koszulki. No i cóż, kończmy, bo kurczę, miało być jakieś tam 10-20 minutowe odcineczki, a wychodzą półgodzinne. Także dzień jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Narka.